nich to powinno się izolować. Gdyby moja matka tak piła, zapadłabym się ze wstydu pod ziemię. I to kobieta? Pewnie. Ma dzieci. Szkoda. A co ty myślisz, że te dzieci to będą lepsze? Nie ona musi ją znosić. Klara, spójrz na mnie. Zrozum, ty nie jesteś sama. Masz mnie. Są różne instytucje, które mogą ci pomóc. Możesz na przykład iść do klubu Uśmiech. Albo napisz pismo do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spróbuj. Wiesz, boję się, że jak ona się dowie, to sobie coś zrobi. Ona już tyle razy miała sobie coś zrobić i co zrobiła? Jak ty tak dłużej dasz radę? 5 dni nauka w szkole, w weekendy praca, tak się nie da. Ty musisz się przede wszystkim, Klara, uczyć, na tym się skup. Łatwo ci mówić, bo to nie twoja matka. I zresztą, co ja miałabym napisać? Samą prawdę, że nie pamiętasz, kiedy była trzeźwa, że ją nachlaną codziennie holujesz do domu, że robi ci awantury. Prawdę napisz, Klara. Jak nie chcesz pisać, to ja to zrobię za ciebie. Za takie krzyki, jakie wrzaski. Jest coś do picia. Kogo my tu mamy? Święta Gosia przyszła. Po coś tu przylazła, co? Zapraszam cię tu kto? Ładnie to tak w czyjeś życie z buciorami wchodzisz, gówniaro? Spójrz lepiej na siebie i na swoją mamuśkę. Co? Przestałaś płakać, że ją tatuś zostawił? Zostaw Klarę, stać ją na lepszą koleżankę. No przestań! Co przestań? Co przestań? Przecież widzę, jak na ciebie działa, jak cię buntuje przeciwko matce. A ty ją słuchasz, no? Powiedz, że to nieprawda, no? Powiedz! Niech pani jej nie szarpie! A ty co? Kurwa, adwokat jesteś? Woń mi stąd! Wypad! Już nie ma cię to, woń! Ja na później przyjdę. I czego życzysz?
pragniona ulga, co? Napij się, na co czekasz, no? Nie rób tego! Możesz wszystko stracić. Przecież ty już nic nie masz. Spójrz na siebie. Wyglądasz jak wrak. To nieprawda. Jeszcze nie wszystko skończone. A co niby nie jest stracone? Córka ciebie nie potrzebuje. Woli koleżankę. Wstydzi się ciebie. Jesteś dla niej niczym. To nieprawda. Ona chce ci pomóc. Pomóc? Jej na tobie zależy. Zależy? Ona chce, żebyś zdechła. No. Przyjdzie cię
pęką pragnione. Odprężysz się, spokoisz, no. Jeżeli napijesz się, stracisz wszystko. Nie rób tego. Córka martwi się o ciebie. Ona nie chce tak żyć, ale ciebie kocha. Kocha. Gdyby ciebie kochała, to by cię nie zostawiła. Zrobiła to z miłości, żebyś się opamiętała. Opamiętała też mi coś. No, teraz napij się. No napij się. No co? Myślisz, że córce na tobie zależy? Przecież powiedziała, żebyś się zabiła. Napij się. To są tylko słowa. Twoja córka cierpi. Tak bardzo chciałaby ci pomóc. Pomóc? Gówno, prawda. Ona chce, żebyś zdechła. No, napij się, szmato, na co czekasz? Daj mi żyć! Daj mi w końcu żyć! Dlaczego to zrobiłam? Rozpadł mi się kolejny związek i czułam, że jestem do niczego. Zostałam zdradzona przez kogoś, komu bardzo ufałam. Zastanawiałam się często nad tym, dlaczego tak się dzieje, że nie mogę stworzyć normalnej, szczęśliwej rodziny. Pomyślałam też o rodzinie, w której się wychowałam. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, czy byłam kochana przez mamę, odpowiedziałabym: tak, mama kochała mnie nad życie. Gdyby zapytano mnie, a tata kochał cię? Odpowiedziałabym: tak, tata to mnie kochał całym sercem. Lecz gdyby zadano mi pytanie, czy twoje dzieciństwo było szczęśliwe? Musiałabym się zastanowić, ale odpowiedziałabym: nie, bo moi rodzice siebie nie kochali. Jestem Marek. W moim życiu, w moim domu, odkąd pamiętam, zawsze był alkohol. Rodzice upijali się bez względu na to, czy była ku temu okazja, czy jej nie było. Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole. Bardzo ważny dzień dla dziecka. Matka jak zwykle pijana. Ojca nie ma w domu. Idę do szkoły sam. Mam na sobie za duże buty, bo po starszym bracie i stary sprasowany mundurek. Wszystkie dzieci przyszły z rodzicami. Z mamą, z tatą, niektóre nawet z dziadkami.
Ja jestem sam. Albo taki drugi obrazek. Mam może 9 lat. Pamiętam, że ojciec dostał wtedy pracę na budowie. I mama mówi do mnie: idź, synku, na budowę, odbierz wypłatę, bo ojciec na pewno wszystko przekleje. Czułem się jak bohater, wytypowany do takiego ważnego zadania. Idę. Ojciec, jak tylko zobaczył mnie z rusztowania, wrzasnął na całe gardło: won, gówniarzu, więcej mi się tu nie pokazuj. Czułem się upokorzony, zawstydzony, samotny. Już nie byłem bohaterem, byłem błaznem. I to uczucie samotności, upokorzenia towarzyszy mi przez całe moje dorosłe życie. Wykształceni, matka znany laryngolog, ojciec stomatolog z dziada pradziada. Taka nasza rodzinna tradycja. Ale ja chciałam iść swoją drogą. Uwielbiam malować. Rodzice zabrali mi to, co najbardziej kochałam na świecie. Dla nich poszłam na medycynę. Na pierwszym roku jakoś dawałam sobie radę. Na drugim wzięłam amfę. Było dobrze, ale potem musiałam brać więcej, coraz więcej, żeby nie odstawać od innych, żeby sobie jakoś radzić, żeby ich zadowolić. A potem brałam i piłam. Piłam i brałam. Piłam, bo u nas wszyscy pili. Alkohol w domu był non-stop. Na podwórkach piło się w bramach albo na ławkach. O naszej dzielnicy mówiono dzielnica wyrzutków. I ja byłam takim wyrzutkiem. Uciekłam z domu mając 17 lat. Zaszłam w ciąży. Urodziłam córkę. Jak ją rodziłam, miałam 2,5 promila alkoholu we krwi. Rodziłam ją pijana. Urodziłam ją pijaną. Urodziłam ją z faz. Zabrali mi ją. Nie wiem, jak wygląda. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, co robi. Ta myśl jest nie do zniesienia. Zostawiła mnie matka.
Trudno mi o tym mówić. Wszędzie, na podwórku, w szkole słyszałam, o, to ta, co zostawiła ją matka. Moja matka była alkoholiczką. Ojciec dał jej wybór. Albo my, albo wódka. Wybrała wódkę. Zmarła jakiś czas temu, a mi nie dano było się z nią pożegnać. Nie chciałam ojcu robić przykrość. Nie byłam na pogrzebie. Z matką mam tylko jedno miłe wspomnienie. Święta, choinka. Ja z siostrą przygotowywałam ozdoby świąteczne, a ona śpiewała kolędy. Złapałyśmy się wtedy z siostrą za ręce i tańczyłyśmy wokół choinki. I dała nam wtedy pachnące pomarańcze. Kiedy wyszłam za mąż, wszystko robiłam nie tak. Nie tak prałam, nie tak gotowałam, nie tak opiekowałam się dzieckiem. Pierwszy raz napiłam się, kiedy mój mąż pojechał w delegację. Zrobiło mi się jakoś tak cieplej. Nie zamartwiałam się już niczym. Łatwiej mi się usnęło. Kiedy dowiedziałam się, że mnie zdradza, zaczęłam pić coraz więcej. Przed rozwodem szyłam sobie esperal. 2 lata było dobrze. Względnie dobrze. I wtedy zmarł mi ojciec. A potem? A potem nie pamiętam, z kim piłam, gdzie piłam, ile piłam. Brzydzę się sobą. Upragnioną ulgę. Ulgę? A co? Matka!
teraz córka. A pamiętasz? Każdy dzień matki. Robiłaś wtedy laurki i chowałaś je do szuflady, żeby ojcu nie zrobić przykrości. No gdzie ona wtedy była? Gdzie? A każde zakończenie roku szkolnego i początek. No gdzie ona wtedy była? Gdzie ona wtedy była? Ona ciebie nie kochała. To nieprawda. Ona ciebie kochała, ale była chora. Słyszysz? Chora. A pamiętasz? Mamo, wybaczam ci. Wybaczam, że nie było ciebie wtedy, kiedy cię najbardziej potrzebowałam. Wybaczam. Wybaczam tobie, że nigdy nie powiedziałeś, że mnie kochasz. Wybaczam, że nigdy mnie nie przytuliłaś, nie pogłaskałaś. Wybaczam i dziękuję za to jedno dobre wspomnienie. Żeby powiedzieć, co czuję. Tyle myśli przychodzi mi do głowy. Wiem, że nie byłam taką matką, jaką chciałabyś, żebym była. Wybacz mi. Wybacz, że nie było mnie przy tobie, kiedy mnie potrzebowałaś. Wybacz, że tak rzadko mówiłam, że cię kocham. Że nawet nie pamiętam, kiedy powiedziałam, że cię kocham. Thank you.